Książka do domu to nowa atrakcja oferowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku. Nie jedyna, ponieważ zabytkowy gmach przy Grodzkiej zorganizował wystawę publikacji dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II. Podsumujemy również pierwsze akademickie targi zdrowia i przypomnimy imprezę I Love Rolki. Z nową, bardzo ciekawą ofertą skierowaną do osób w podeszłym wieku i chorych wyszła Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, która proponuje swoim czytelnikom nową usługę – książka do domu. Ta propozycja skierowana jest do tych, którzy nie mogą osobiście jej wypożyczyć. Skąd wziął się ten pomysł? Pomysł książka do domu nie narodził się od razu. Formalnie teraz został przez nas skierowany do Słupszczan. Natomiast wcześniej były takie akcje, że bibliotekarki nosiły książki do domu naszym czytelnikom, którzy nie mogli ze względu na swoją niepełnosprawność, niekiedy osamotnienie, przyjść tu do biblioteki na miejsce, żeby wypożyczyć tą książkę. Oferta książka do domu powstała całkiem niedawno, jednak pracownicy biblioteki od wielu lat sami roznosili lekturę do mieszkań niektórych swoich czytelników. Już mamy takich czytelników, obsługują takich tych czytelników panie bibliotekarki z filii bibliotecznych, czy to przez filię numer 8, numer 6, na braci Gierymskich, na Romera, ale chcemy, żeby ta akcja była skierowana również do tych osób, które mogły o tym nie wiedzieć, ponieważ tak jak wspomniałam na początku, te akcje były spontaniczne, czyli przez bezpośredni kontakt z czytelnikami. Natomiast jeżeli ta akcja jest w tej chwili sformalizowana, ponieważ stworzyliśmy regulamin, który określa zasady wypożyczania tych naszych publikacji, książek, to myślę, że będzie skierowana do szerszej liczby czytelników potrzebujących. Zainteresowani mogą telefonicznie lub e-mailowo skontaktować się z biblioteką. Jeśli książka, o którą proszą, znajduje się na półce w wypożyczalni, trafi do zainteresowanego bardzo szybko. Zajmować się tym będą wolontariusze działający w ramach klubu wolontariatu przy bibliotece. Jeżeli czytelnik wybierze już książki, ewentualnie oczywiście my możemy polecić i poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, czy też poprzez inną osobę zgłosi bibliotekarce, koordynatorowi, wówczas książki zostaną bezpośrednio przez bibliotekarza czy wolontariusza, który ze swoim identyfikatorem odwiedzi czytelnika w domu, doniesie te książki, oczywiście odbierze, można się również zapisać, jeżeli czytelnicy już są zapisani, to nie ma problemu, ale jeżeli nie, no to można się zapisać również w domu i poprzez wypełnienie oświadczenia, także wszystko będzie załatwiane u czytelnika w domu. Wcześniej przedstawiciel biblioteki zadzwoni do czytelnika i potwierdzi swoją wizytę. Jednocześnie wypożyczyć będzie można 4 książki i trzymać je 1 miesiąc. W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku przygotowała wystawę poświęconą pontyfikatowi papieża Jana Pawła II. W tym roku oprócz debaty, która odbyła się w naszej bibliotece, zorganizowaliśmy również wystawę pod tytułem Myśli i słowa Jana Pawła II. Wystawa jest czynna przez cały czas pracy biblioteki, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19, w sobotę natomiast od godziny 10 do 16. W ulokowanych na pierwszym piętrze zabytkowego gmachu biblioteki gablotach zgromadzono szereg publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II. Tym razem skupiliśmy się przede wszystkim na książkach, czyli wszystkich publikacjach, które ukazały się o Janie Pawle II. Jest to postać, która doczekała się wielu publikacji i tutaj prezentujemy zarówno jego homilie, rozważania, poezję, także dramaty, a także książki dotyczące jego postaci, czyli biografie, różne kalendaria, podsumowania, a także takie książki tematyczne, czyli na przykład dotyczące zamachu na Jana Pawła II, czy też podsumowania jego dokonań politycznych. Wystawę podziwiać można do 31 października. Dbaj o zdrowie, zmień nawyki, bądź fit. To motto pierwszych akademickich targów zdrowia, które odbyły się w minioną sobotę na terenie kampusu Akademii Pomorskiej przy ulicy Arciszewskiego.
Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stoiska promujące żywność ekologiczną i jej wpływ na zdrowie. Organizatorzy przygotowali również szereg prelekcji dotyczących zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania się. Zainteresowani mogli poddać się szeregowi badań profilaktycznych, pomiarowi ciśnienia tętniczego, EKG, badaniu poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, czy też zmierzeniu zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Dodatkowo na miejscu można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielonych przez logopedę oraz dietetyka. Dla aktywnych ruchowo pierwsze akademickie targi zdrowia okazały się doskonałą okazją do bezpłatnych zajęć fitness poprowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Pracownicy i studenci Akademii Pomorskiej przygotowali również szereg atrakcji dla najmłodszych. Synchroniczna jazda na rolkach, skoki przez przeszkody, slalom. To wszystko mogli zobaczyć podróżni i wszyscy ci, którzy interesują się amatorską jazdą na rolkach. Imprezę zorganizowano na Słupskim Dworcu Kolejowym. Szczerze powiedziawszy, to nie wiedziałem, czego się spodziewać. Myślałem, że będzie troszkę mniej osób, ale jest fajnie, jest sporo osób. Czy to dworzec to fajne miejsce, żeby się uczyć jeździć? Pierwszy raz mamy zajęcia na dworcu, ale no, wrażenia jak najbardziej pozytywne. Nawierzchnia bardzo gładka, równa, sprzyja. Organizatorem imprezy było Słupskie Stowarzyszenie Rolkarskie Habungo, które zorganizowało darmowe warsztaty jazdy na rolkach. Pomysł powstał z prostej przyczyny. Ja jestem rolkarzem od ponad 20 lat. Całe życie jeżdżę na rolkach i zawsze borykałem się z tym problemem, że w latach 90. rolki były czymś, co każdy na komunie, a potem jak rolki już wypadły z Extreme Games, wypadły z Eurosportu, wszyscy na nich przestali jeździć. Ludzie odbierali rolki jako coś, co jest niewygodne i jeździ się na tym punktu A do B po Polsce kostce brukowej. Więc stwierdziliśmy z moimi znajomymi, którzy tutaj między innymi uczą, że pokażemy ludziom, że rolki to nie jest tylko podróż z punktu A do B, ale na parunastu metrach kwadratowych nawet na dworcu można pokazać i można pojeździć, można się spocić, można poprawić swoje zdolności fizyczne. I stąd ten pomysł, a że mam, że powiem w cudzysłowie, w ekipie swojej osoby doświadczone z dużymi wynikami na zawodach, które dodatkowo ludzi przyciągają, to po prostu jeździmy, pokazujemy to, że rolki są naprawdę fajne i warto na nich jeździć. No właśnie, bo czy tutaj prawdziwi fachowcy, że tak powiem, uczą, czy domorośli rolkarze z osiedla? Wie pan co, cały projekt powstał tylko i wyłącznie ze względu na to, że mamy dostęp i kontakt z ludźmi, którzy oprócz tego, że uczą jeździć na rolkach od kilku lat, to sami są zawodnikami. Jest z nami dzisiaj Piotrek Sombrzyński, jest to najbardziej utytułowany zawodnik w Polsce, który stawał na podium swojego czasu w Europie na każdych zawodach na pierwszym miejscu. To jest to dwukrotny mistrz polski jeździ agresywny na rolkach i obecnie właśnie uczy podstaw skoków. Jest z nami Paulina Czapla, Ewelina Czapla i Angelika Prócna. Są to trzy zawodniczki z Rzeszowa, które są sklasyfikowane w pierwszej 20 najlepszych zawodniczek na świecie. Mówię na świecie. Ewelina zdobywała złote medale w Korei, jest mistrzynią Polski w speedslalomie, także są to zawodniczki naprawdę z najwyższej półki, które oprócz tego, że same jeżdżą i cały czas startują, bo między innymi lecą teraz do Szanghaju w listopadzie na zawody, to ich głównym hobby jest ta nauka jazdy. Także u nas nie ma osób z ulicy, są to osoby, które i uczą, i same do tego jeżdżą i łączą jedno z drugim. Czy jazda na rolkach może w przyszłości stać się dyscypliną olimpijską? Na to pytanie odpowiada pomysłodawca słupskiej imprezy Tomasz Szymczyk. Najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, to jest to, że rolki to nie jest tylko poruszanie się od punktu A do B. W rolkach jest downhill, jest freestyle, jest freeride, jest agresyw, jest jazda szybka, jest jazda figurowa, jest jazda nordic po górach, jest naprawdę dużo różnych dyscyplin. Na pewno jeśli chodzi o olimpijską dyscyplinę, to najpierw będzie jazda szybka. My akurat jazdy szybkiej nie uczymy, bo to jest taka dyscyplina, gdzie trzeba już siłownie, trening i tak dalej, ale mamy w swojej ekipie I Love Rolki osobę od tego odpowiedzialną, ale to już przy większych imprezach. Pod okiem mistrzów Polski i Europy każdy mógł potrenować technikę jazdy, a dla chętnych rozegrano zawody, między innymi jazdy pod nisko zawieszoną tyczką, jak również wrotkarskie skoki. Każdy, myślę, amator czy już umiejętny rolkarz, ktoś znajdzie dla siebie i na pewno czegoś może się nauczyć, tak jak ja też myślałam, że sobie radzę, jeżdżę, ale jednak tutaj poprawiają mnie, jakichś nowych obrotów uczą, więc wspaniale, myślę, muszę się rozwinąć dzisiaj. Dwudniowa impreza była doskonałą okazją, aby doszlifować swoje umiejętności pod okiem doświadczonych rolkarzy, nauczyć się czegoś nowego i postawić pierwsze kroki na rolkach.